Dziękuję bardzo. Panie senatorze, ma pan ogromne doświadczenie, jeżeli chodzi o ochronę środowiska. Był pan sekretarzem stanu w Ministerstwie Środowiska. Był pan tym sekretarzem w trakcie wydarzenia, które było na innej rzece, na rzece Bug w 2009 roku. Katastrofa porównywalnej skali, jeżeli mówimy o wielkość zbiornika i szkody, których doznali przedsiębiorcy. Ponieważ był pan wtedy odpowiedzialny za te działania, gdyby zechciał nam pan powiedzieć, co pan zrobił wtedy, jakie działania pan wtedy podjął, aby przygotować Polskę, uchronić przed przyszłymi takimi katastrofami i też jaki był zakres pomocy dla przedsiębiorców. To jest mój okręg wyborczy, ja rozmawiałem z tymi ludźmi, którzy prowadzą działalność turystyczną nad rzeką Bug. Gdy zechciał pan powiedzieć, jaki był zakres pomocy państwa dla tych przedsiębiorców, a także, ponieważ mówił pan o odpowiedzialności karnej osób, które... Panie senatorze, czas. Tak, ostatnie, dokończę tylko zdanie. Mówił pan o odpowiedzialności karnej, to chciałbym się dowiedzieć, jakie konsekwencje wtedy wyciągnięto wobec winnych i wobec kogo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, panie Dziękuję senatorze. Bardzo. Ja od razu nadmieniam, to nie jest związane akurat z tematem, ale jeżeli... Ale ja a czy panowie powiem. Mogliby mi pozwolić skończyć? To nie jest związane, ale jeżeli pan senator odpowie, to proszę bardzo. Do 2018 roku nie mieliśmy scentralizowanego zarządzania w gospodarce wodnej. Były różne instytucje odpowiedzialne za zarządzanie wodzie. Były na przykład wojewódzkie zarządy melioracji urządzeń wodnych, które zarządzały znacząco większą ilością rzek w Polsce niż regionalne zarządy gospodarki wodnej. Wtedy ich było 7, dzisiaj jest ich 11. Mógłbym wymieniać i tak dalej. Zakładam, że to nie jest potrzebne. To po pierwsze. Po drugie, wtedy działania podjęto natychmiast. W dniu, w którym pojawiła się informacja o śniętych rybach, wojewoda ówczesny mazowiecki Jacek Kozłowski zarządził odpowiednie działania wszystkich możliwych służb. W tym samym dniu, nie po 14 dniach. Więc administracja zadziałała natychmiast, panie senatorze. Nie czekano 14 dni. W związku z tym, jeżeli pan pyta o odpowiedzialność karną urzędników, to nie ma tutaj, bo podjęto działania. Natomiast ja mówiłem o tym zaniechaniu. Rozróżniamy dwie rzeczy. Zaniechanie w obszarze dotyczącym prowadzenia akcji. 9 sierpnia ministrowie robią konferencję nad wodą, nad Odrą i mówią, można się kąpać. Wie pan, widzi pan tą różnicę? 26-27 lipca, 9 sierpnia. 2 tygodnie mija, a oni mówią, można się kąpać. Znaczy dyskwalifikujące jest to dla tych, którzy tam brali udział w tej konferencji, bo tacy ludzie nie powinni pełnić żadnych funkcji publicznych, ale nie ja o tym rozstrzygam, państwo o tym rozstrzygacie. Więc pełnią i mają się dobrze. Tutaj podjęto działania natychmiast, w tym samym dniu. Też stwierdzono przyczynę. Wiadomo było co i nie było to zanieczyszczenie, bo nie były to żadne związki chemiczne, które dostały się do wody. Ta przyczyna była rolnicza, bo wynikała z użytkowania rolniczego. Tylko i wyłącznie zagniewania wód, które trafiły do rzeki Bug. I powiem więcej, nieporównywalne katastrofy. Skala zanieczyszczeń na Odrze jest wielokrotnie większa. Bardzo dziękuję. Przepraszam, ale nie odpowiedział mi pan na dwa pytania. Na które? Jakie pan działania wtedy? Jakie pan podjął działania wtedy, żeby przygotować... Panie senatorze, to w takim razie... Jakie pan działania podjął? Dobrze. Jaki pan zakres pomocy dla przedsiębiorstw? Już panu odpowiadam. Wtedy działania podejmuje wojewoda, bo zarządzaniem kryzysowym zajmuje się wojewoda. Po tylu latach w Senacie to pan powinien to wiedzieć. Nie minister. Wojewoda ma instrumenty dotyczące przeciwdziałania różnego rodzaju zanieczyszczeniom. Nie ma żaden z ministrów. To wojewoda podejmuje działania związane z ochroną przed powodzią. To w tego typu działaniach również to jest instrument po stronie wojewody. On musi być poinformowany i wiedzieć. Ministrowie mogą go wspierać swoimi służbami, ale musi wiedzieć. Wojewoda Kozłowski zadziałał. Więc tego typu akcje przeprowadzono w całości. Nie pamiętam kwoty i to się od razu przyznaję, bo nie byłem przygotowany na to, żeby odpowiedzieć, ale odpowiem panu chętnie jeszcze dzisiaj.
Nie, na piśmie nie mam takiego obowiązku na piśmie. Ja to zrobię z czystej przyjemności, odpowiem. Nie mam też takiego obowiązku, że pan odpowie, że zrobię to z czystej przyjemności. Dziękuję bardzo. Pan senator Jan Maria Jackowski. Proszę, szanowni państwo, ale proszę, jest porządek zadających pytania. Tego porządku pilnuję. Teraz zadaję pytanie w kolejności pan senator Jackowski. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo pani marszałek. Panie senatorze, pan wspomniał, że również pan prezydent na temat katastrofy się wypowiadał. Z tego co czytałem, powiedział tak, oczywiście, że instytucje państwa zadziałały w sposób, trzeba sobie jasno powiedzieć, chaotyczny, bardzo często spóźniony. Tak cytat z pana prezydenta. Czy poza panem prezydentem jeszcze ktoś z przedstawicieli władzy wykonawczej, najwyższych przedstawicieli w sprawie tej katastrofy wypowiadał się i jeżeli tak, to w jakim duchu? Dziękuję. W sprawie tej katastrofy oczywiście prezydent dość jednoznaczne, twarde stanowisko wyraził, bo wypowiadając tego typu słowa padające z ust prezydenta Rzeczypospolitej, to jest myślę, że najwyższy poziom krytyki. Prezydent jednak zawsze wypowiada się w miarę, używając słów dyplomacji. Natomiast w taki sam sposób wypowiedział się, a właściwie podjął działania premier, bo przecież premier zdymisjonował dwóch urzędników ważnych, szefa Wód Polskich i szefa Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Już na dzień dobry wskazał, że administracja rządowa zawiniła w tym wymiarze, a sam się tłumaczył, że dowiedział się o katastrofie dopiero w dniu, w którym brał udział w konferencji, czy dzień wcześniej. Więc ewidentnie wskazywał odpowiedzialnych również w tym wymiarze przekazywania informacji, że wojewodowie nie zadziałali, nie było informacji, które trafiły do niego. Bardzo dziękuję. Pan